Kiedy jedni narzekają na problemy z realizacją inwestycji, innym idą one jak woda, czego od lat dowodzi legionowskie PWK, a ostatnio zrobiło to ponownie. Tym razem przy okazji oficjalnego oddania do użytku budynku garażowego wraz z rozlokowanymi na parterze i piętrze pomieszczeniami socjalnymi. Po około 2 latach od wbicia pierwszej łopaty stanął on na terenie punktu zlewnego Łajski przy ulicy Sikorskiego 8. Przymierzaliśmy się do tego tematu już 3 lata temu i 2 lata temu podjęliśmy decyzję, że będziemy to robić po zrobieniu dokumentacji. A dlaczego była taka konieczność? Otóż dysponujemy dużym sprzętem WUKO-asenizacyjnym i innymi sprzętami związanymi z kanalizacją, które wymagają, szczególnie w okresie zimowym, żeby być w ciepłym pomieszczeniu. Powód jest jasny. Uniknięcie ryzyka, że używana przez te urządzenia woda zamarznie. Tymczasem sprzęt PWK ze względu na charakter przedsiębiorstwa zawsze musi być utrzymywany w stanie pełnej gotowości, a nowy obiekt w znacznym stopniu to ułatwi. Pierwsza część to jest część garażowa właśnie, składająca się z 5 ogromnych boksów garażowych. Wysokich. Dlaczego wysokie? No bo właśnie te samochody są bardzo duże. I druga część to jest część socjalna, gdzie przeniesiemy już z tych troszeczkę zabytkowych miejsc Wisły Polskiej ludzi bezpośrednio tam. Co istotne, obok ciepła systemowego z legionowskiego pecu, budynek w znaczącym stopniu skorzysta też z energii pochodzącej ze zbudowanej w pobliżu przez PWK farmy fotowoltaicznej. Przy czym to wcale nie koniec oszczędności, jakie osiągnięto przy realizowaniu nowego obiektu w dzielnicy Łajski. Oszczędności, które jednak w najmniejszym stopniu nie odbiły się na jego jakości. Żeby ograniczyć koszty, to dużą część związaną z budową tego obiektu, myśmy wykonali systemem gospodarczym. Czyli tu, gdzie stoimy w tej chwili, tak, mamy te tereny utwardzone, ogromne. Myśmy wykonali to wszystko swoimi siłami. Jeżeli chodzi o instalacje przyłączy elektrycznych, sanitarnych, niskie prądy, wszystko wykonaliśmy własnymi ludźmi. Jeżeli chodzi o instalacje wewnętrzne, elektryczne, sanitarne, z wyłączeniem instalacji wentylacji i klimatyzacji, to wszystko wykonaliśmy własnymi siłami. Dużą część prac budowlanych również, czyli te sprawy betonowe wszystkie, a było ich bardzo dużo, wykonaliśmy również własnymi siłami, stąd ograniczenie kosztów tej inwestycji. Razem z całym wyposażeniem technicznym kosztowała ona niespełna 3,5 miliona złotych, a więc jak na wynoszącą prawie 470 metrów kwadratowych powierzchnię budynku i kubaturę 2300 metrów sześciennych stosunkowo niewiele. Jego piątkowe oddanie do użytku odbyło się na sąsiadującym z nim, również pachnącym nowością, parkingu z placem manewrowym. Obok przedstawicieli władz miasta licznie wzięli w nim udział ci, którzy wykonali większą część postawionego przez szefa zadania. Załoga przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Legionowo. Zadowolona, że dzięki nowoczesnemu garażowi i komfortowemu zapleczu socjalnemu będzie mogła jeszcze lepiej wykonywać swe zawodowe obowiązki. Serce rośnie, patrząc, jak się nasze firmy komunalne rozwijają, jak myślą i o bezpieczeństwie w dostawach wody i odbiorze ścieków, ale jak też myślą o estetyce. I też komforcie i warunkach pracy, bo ten klimat się nam co prawda ociepla, ale w zimie raczej jest zimno i praca przy tych samochodach, ich szybkie uruchomienie i tak dalej, na pewno w tych warunkach będzie sprawniejsza i ten park maszynowy też dłużej posłuży. To ważne, bo samochody WUKO, specjalistyczne pojazdy asenizacyjne i inny ciężki sprzęt używany przez PWK do tanich nie należy. Zwłaszcza gdy do czego posłużą specjalne stokujące, częściowo będą to auta zasilane energią elektryczną. Po tradycyjnym przecięciu wstęgi drzwi do garażu mają one już w każdym razie otwarte na oścież. Panie prezesie, to na pana ręce i pana załogi należą się słowa podziwu i szacunku i gratulacje i podziękowania za to, że w takiej formule obiekt, który rzeczywiście będzie służył dziesiątki lat, bo myślę, że na pewno będzie sztuczna inteligencja się rozwijała, na pewno coraz więcej systemy komputerowe, ale woda człowiekowi będzie potrzebna i to, co z niej pozostanie odprowadzić, też trzeba. Także przyszłość PWK Legionowo widzę tu świetlaną.
Odniósł się też do niej przewodniczący Rady Miasta, przywołując katastroficzną wizję nieodległego końca naszej cywilizacji, autorstwa jednego z francuskich naukowców. Ale to, co tu powstanie, to za te 100 lat będzie. Będzie to ślad na ziemi po waszej pracy, po pracy pana prezesa. My jako radni zawsze przychylnym okiem spoglądamy na projekty uchwał, które pan prezydent nam przedkłada. Nie spieramy się, bo wiemy, że te pieniążki, które czasami dokładamy, są pożytkowane w sposób poprawny i celowy. A to zawsze woda na młyn, w tym przypadku inwestycyjnego sukcesu.